Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w pierogarni Stary Młyn. To jest seria W Kaliszu się dzieje. Moim gościem jest tym, bardziej, tym razem osoba młodsza ode mnie, a mianowicie Dominik Łapa, przewodniczący samorządu studenckiego Akademii Kaliskiej. Ostatnio mieliśmy styczność z Dominikiem podczas nagrywania spotów promocyjnych dla Akademii Kaliskiej. Zdradź trochę tajniki tego, co tworzyliśmy. Dzień dobry jeszcze raz. Przede wszystkim na samym początku chciałbym podziękować za zaproszenie do Państwa programu. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Jeżeli... Dla nas również. Cieszę się, że jesteś. Jeżeli mogę coś wspomnieć na temat spotów promocyjnych, które były nagrywane na naszej uczelni, jest to seria trzech filmów, który opowiada o tym, co się dzieje w naszej uczelni, przedstawia ofertę edukacyjną mhm. oraz życie studentów. Na, na naszej uczelni. I każdy wydział tak naprawdę przedstawiamy, a ty występowałeś w filmie promujący wydział Nauko Zdrowia. Ponieważ studiujesz elektroradiologię na roku. Na trzecim roku. Na trzecim roku. No właśnie. A przy okazji Dominik jest taką e, trochę gwiazdą Akademii Kaliskiej, ponieważ e, wczoraj będąc na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej, e, na wejściu jest od razu zdjęcie, gdzie jest Dominik, na billboardach był Dominik. E, wydaje mi się, że to jest troszkę przesadzone stwierdzenie, że gwiazdą. Aczkolwiek jestem aktywnym działaczem, angażuję się w bardzo dużą ilość yy, akcji społecznych związanych z życiem studenckim, życiem uczelni, czy tego, co się dzieje w jej, na jej terenie. Mhm, Ale nie lepiej, nie wiem, odpuścić to sobie, pójść na piwko, na imprezkę, zamiast tak się męczyć? Yy, ja nie myślę w ten sposób. Ja szukam doświadczenia, yy, chcę się spotykać z ludźmi, którzy są ludźmi sukcesu, którzy. Yy, obdarzą mnie swoim doświadczeniem, yy, zbogacą mnie o swoje umiejętności, yy, gdzie zdobędę yy, umiejętności, które wykorzystam w przyszłości w moim życiu zawodowym. Mhm. Czyli jakby traktujesz to w, ta w takiej formie, że to jest takie doświadczenie, które rzeczywiście ci się przyda w przyszłości, tak? Takie zaangażowanie społeczne. Tak. Czyli, a powiedz mi, czy to myślenie jest powszechne w twoim pokoleniu? Wśród osób urodzonych po roku 2000, bo jak rozumiem, ty się urodziłeś po roku 2000. W roku 2000, w roku 2000 czyli jesteś tym y, okresem przełomu. Jeżeli chodzi o moich rówieśników, uważam, że jest bardzo duża część y, duża część wśród y, młodzieży, która chce się angażować społecznie, aczkolwiek nie wiesz, że taka możliwość istnieje. My staramy się w samorządzie studenckim szerzyć tą informację, że każdy student może się angażować, brać udział w organizacji różnych, przeróżnych eventów, czy to życie uczelni, czy wydarzeń kulturalno-naukowych, czy też imprez. A ile osób u Was działa w tym momencie w samorządzie studenckim? Aktywnie, na ten moment 12. Wynika to z ilości mandatów, które przyznane są przez nasz regulamin, aczkolwiek grupa. Student, którzy się angażują jest zdecydowanie większa. I myślisz, że ta liczba 12 jest taka optymalna? Czy twoim zdaniem powinna tych osób, które rzeczywiście działają w samorządzie być większa? Ponieważ od kiedy ty jesteś przewodniczącym samorządu? Od października tego roku. Czyli no, jakieś tam krótkie doświadczenia, ale jednak masz. Już jakąś styczność mam, dlatego że w samorządzie działam tak naprawdę od dwóch lat. Okay. Miałem styczność z wieloma osobami, które działały w tym kierunku. Wydaje mi się, że liczba 12 osób jest optymalna, aczkolwiek gdyby wzrosła, ja bym był usatysfakcjonowany, miałbym więcej osób, z którymi mogę współpracować. Mm -hmm. A z drugiej strony ciężej jest operować być może taką większą drużyną. Zresztą ty mając doświadczenie teraz jako lider, możesz w przyszłości nie wiem, założyć firmę, prowadzić, być jakimś menedżerem w jakiejś spółce. Tak. Przede wszystkim zarządzając samorządem studenckim, radą samorządu studenckiego, bo tak to powinniśmy nazywać, zdobywamy umiejętności liderskie, umiejętności, które pozwalają nam zarządzać grupą ludzi, koordynować różne wydarzenia, a w dzisiejszym świecie nie ukrywajmy, że współcześnie brakuje osób, które potrafią działać w tym kierunku zarządzania. Nie wynika to z tego, że nie mamy kompetencji miękkich, zanikają kompetencje miękkie. Mamy bardzo duży y, zakres osób, którzy y, posiadają umiejętności techniczne, manualne, y, wiedzę zawodową, aczkolwiek nie mają tych umiejętności, kompetencji miękkich. Z tak czego Chyba wynika to z cyfryzacji. Przechodzimy bardziej do internetu, y, zanika y, umiejętność kontaktowania się z drugim człowiekiem. Mhm. Y, Taką jedną z jednych ważniejszych umiejętności, które nawiązują w samorządzie jest negocjacja, rozmowa z drugim człowiekiem, prowadzenie dialogu. Wydaje mi się, że to jest główny powód, główna rzecz, która zanika wśród młodzieży. I myślę, że nie tylko wśród młodzieży, ponieważ rozmawiając z Ewą Mąkowską, to jest prezes stacji Inspiracja, która współpracuje w dużej mierze z seniorami, ona mówi, że podobną prawidłowość tu dostrzega także w przypadku osób starszych, że. To odejście od, nie wiem, tego zaangażowania społecznego, to taka niechęć do budowania relacji międzyludzkich też jest powszechna wśród osób starszych. No i mnie się wydaje, że jednak to o czym mówisz, czyli to całkowite wejście gdzieś tam w smartfona, e, ogranicza te, te interakcje międzyludzkie. To jest rzeczywiście wyzwanie. Powiedz mi Dominik, ponieważ wy planujecie zorganizować taki, taki duży społeczny event, który będzie integrować właśnie studentów Akademii Kaliskiej, ale chyba nie tylko, czyli Juvenalia, tak. Kiedy one są i o co chodzi? Co będziecie robić? Bo to jest, one się odbywają po przerwie, z tego co pamiętam. Kiedy było ostatnie? Tak, 26 maja bieżącego roku organizujemy du dużą imprezę masową Kaliskiej juwenaria 2023. Jest to powrót po trzech latach przerwy do tego eventu. Wydaje mi się, że przyciągniemy bardzo dużą rzeszę osób, którzy będą się wspólnie z nami bawić, dlatego że impreza nie jest kierowana jedynie dla samych studentów, aczkolwiek dla wszystkich. Impreza jest otwarta, każdy mieszkaniec Kalisza, czy też okolic, może przyjść na tą imprezę i z, z, z nami się integrować. I to będzie gdzie? Na kampusie Akademii Kaliskiej, mhm. przy Poznańskiej, zaraz obok cmentarza. Okej, okay, a o której mniej więcej startujecie tego 26 maja? Yy, Uroczyste otwarcie imprezy yy, będzie o godzinie 16.30. Okej, okay, a impreza zaczyna się? Za chwilę po uroczystości. Okej, okay. yy, no dobrze. Jak rozumiem, to przerwa wynikała z kwestii pandemicznych zapewne. Tak, mhm. Ograniczono z pandemii. I kto będzie występować? Czy są jakieś takie osoby, które przyciągną? Ty artyści, którzy przyciągną? Tak, podczas Juwenaliów Kaliskich wystąpią znakomici wokaliści, między innymi Antoneska, Nowator, Łobuzy, czy też Mateusz Ziółko z Big Bandem godzinę. Okej. Okay. I powiedz mi jeszcze, bo ty studiujesz teraz na Akademii Kaliskiej, albo w Akademii Kaliskiej. I powiedz, czy planujesz po tej przygodzie z Kaliszem właśnie, także związać się na stałe, ponieważ ty jesteś bodajże z Plesza, tak? tak, jesteś z Nie ukrywam, że swoją przyszłość wiążę, to jest aglomeracją kaliską, gdzie chciałbym znaleźć pracę po studiach i dalej działać społecznie. Chciałbym się angażować w inicjatywy różnych ludzi, współpracować z innymi ludźmi. Stało się to moją pasją, moją hobby. No, ale dzisiaj nie jest powszechne myślenie, żeby wiązać się właśnie z miastami średnimi, tudzież właśnie z takimi średnimi aglomeracjami. Raczej wiele osób chce mieszkać w wielkich miastach. Czy ty nie masz takiego podejścia? Wydaje mi się, że to jest dosyć kwestia, kwestia indywidualna, jak tak. do tego podchodzi. Aczkolwiek wydaje mi się, że nasz rejon jest teraz bardzo, bardzo, bardzo będzie nas przyciągał młodych ludzi, dlatego że wciąż się rozwijamy. Nasza uczelnia, Akademia Kaliska od października będzie uniwersytetem. Myślę, że to otworzy nowe możliwości przede wszystkim dla młodych ludzi, ale również dla tych osób, którzy są starszą młodzieżą, można by powiedzieć, która będzie mogła się również kształcić i rozwijać. Myślę, że bym też postawał na te miejsca pracy. Myślę, że to są same plusy. Okej, okay, czyli patrzysz tak pozytywnie, bo patrząc mocno demograficznie, to wygląda to słabo. Bardzo dużo osób wyjeżdża na stałe, nie wiem, do Poznania, Warszawy, tak, ale to się zmieni. To się zmieni. Tak? Jesteś takim optymistą. Ogólnie ja dostrzegam taki, e, taki nurt myślenia wśród osób młodych, które chcą zostawać właśnie tutaj w tym regionie, że one patrzą z pewnym optymizmem ich mają taką motywację do tego, żeby to rzeczywiście rozkręcić, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o wydarzenia społeczne, które tutaj się dzieją. No więc cieszę się bardzo, że witam Cię w tym zespole elitarnym, w cudzysłowie, który rzeczywiście ma podobne spojrzenie. Bardzo się cieszę. <laughs> I powiedz mi, bo mówiłeś o tym, że stajecie się Uniwersytetem Kaliskim, czyli Ty będziesz przewodniczącym samorządu studentów Uniwersytetu Kaliskiego. Tak, jeszcze przez rok. Kadencja przewodniczącego nasz uczeń trwa dwa lata. A czy to nie jest tak, że to jest tylko tak, tak naprawdę zmiana nazwy, że w sumie był PWSZ, zmieniliśmy to na Akademię Kaliską, teraz będzie Uniwersytet Kaliski, a w zasadzie to jest dalej PWSZ, tylko się nazwa zmieniła. Nie. Uniwersytet Kaliski przede wszystkim przyniesie nam nowe możliwości. Będziemy mogli kształcić więcej, y, większej liczby dyscyplin. Mhm. Y, myślę, że zacznie również prestiż uczelni y, i nawet cała Maza przyciągnie y, zainteresowanych y, wokół, y, wokół nasze, na, na, naszej placówki. Mhm. No bo no tak, no teraz powiecie się kierunek lekarski. To jest nieco powiązane z tym wydziałem naukowym, będzie on na Wydziale o gdzie ty też studiujesz. Tak. E, myślicie o prawie, więc rzeczywiście m, gdzieś powiedzmy są te nowe, nowe bodźce, które rzeczywiście dodają e, estymy nieco uniwersytetowi przyszłemu. Natomiast z drugiej strony pytanie, czy jeśli chodzi o te kierunki, które już tam są, które tam funkcjonują, czy to nie jest tak naprawdę pewnego rodzaju trwanie? Myślę, że nie. Wynika to będzie z tego, że studenci, którzy nie dostaną na te kierunki główne, czyli prawo le kierunek lekarski, czy chociażby jak w planek jest historia i psychologia, będą szukały alternatywy na naszej uczelni, dlatego że oferujemy naprawdę wiele. Mhm. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, bo to tak naprawdę rozmawialiśmy przed rozmową, że rzeczywiście myślisz o mieszkaniu w aglomeracji kalisko Ostrowskiej. Ale nie konkretyzujesz, że chcesz mieszkać w Kaliszu, czy chcesz mieszkać w Pleszewie. Myślisz tak aglomeracyjnie, nie chcesz być związany z jednym miejscem, ale ogólnie z całym regionem. To nie jest powszechne, bo dzisiaj jest tak, że o nie, w Ostrowie coś zrobili, to tam ten Ostrów, tam niedobry, z drugiej strony ten niedobry Kalisz, tu się wszyscy często ze sobą kłócą. Teraz jak była kwestia nie wiem, jakiejś inwestycji, czy na przykład w przypadku obwodnicy, jest tak, że Skalmirzyce mają inny wariant, Kalisz ma inny wariant, wśród kolei dużych prędkości jedna gmina ma jeden wariant, druga gmina ma drugi wariant. Myślę, że nie nietypowo, bo tak regionalnie. Wydaje mi się, że współpraca jest najważniejsza, hmm. czy to w samorządzie studenckim, czy w większej skali. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy wszyscy ze sobą współpracować, nasza kolaboracja będzie naprawdę rozwinięta, będzie na wysokim poziomie i będzie przyciągała dużą, liczbę mieszkańców, nowych mieszkańców i większe zainteresowanie przyciągała. Mhm. Znajdujemy się w pierogarni Stary Młyn na głównym rynku, który cały czas jeszcze się remontuje, a konkretnie taki budowlanego remontuje. E, powiedz mi, czy ty miałbyś jakąś odezwę dla osób młodych, które często, no są takie gnośniałe, bo są takie osoby młode, które w zasadzie poza, nie wiem. Social media, czy gierkami w telefonie, raczej nie są zaangażowane społecznie, żeby im powiedzieć i wymienić takie punkty, dlaczego warto się angażować? Wydaje mi się, że główny argument już wymieniłem na samym początku. Jest to przede wszystkim poznawanie ludzi, ludzi, którzy zaszczepią w tobie pozytywną energię, wytyczą w tobie cele przede wszystkim, będziemy motywowani, sami się będziemy motywować przez swoją działalność. Będziemy widzieć przede wszystkim tej działalności tej naszej społecznej, efekty. Hmm, nic tylko działać. Wystarczą chęci, yy, troszkę zaangażowania, yy, a efekt naszej pracy będą zauważalne. Y -hmm. I to mówił Dominik Łapa, przewodniczący samorządu studenckiego Akademii Kaliskiej, już niedługo Uniwersytetu Kaliskiego. E, bardzo dziękuję, Dominik. Dziękuję. dziękuję. E, przypominam o łapkę w górę subskrypcji naszego kanału. E, bardzo się cieszę, że dotrwaliście do tego momentu, czyli do końca tego filmu. No i dziękujemy tutaj za gościnę pierogarni Stary Młyn. Do zobaczenia w kolejnych naszych filmach.